Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A dzisiaj kolejna część mojej dramy z 7-1, ale mam nadzieję, że tym razem to już naprawdę będzie część ostatnia. Witam z tej strony Snow. No i znowu wracam do tych sytuacji, które były wcześniej. Będę odsyłał oczywiście do poprzednich odcinków związanych z tą sytuacją, jeśli nie wiecie o co chodzi, bo nie chcę tutaj wracać do całej historii w ogóle KVK. Wiem, że niektórzy później oglądają tylko jeden odcinek i go komentują trochę bez takiego backgroundu, ale to jest poniekąd też zrozumiałe. A dzisiaj chciałem nagrać ten odcinek, bo wydaje mi się, że pewne rzeczy warto sprostować. W ogóle powiem wam, że szczerze, gdybym wiedział, że tak odbije się ten mój poprzedni odcinek, gdzie mówiłem o tym, że zostałem wyrzucony z mojego sojuszu, że on odbije się takim echem, to bardzo prawdopodobne, żebym go nie robił. Chociaż nie jestem też jakoś specjalnie, wiecie, to nie jest tak, że nie wiem, wstyd mi za ten odcinek czy cokolwiek, bo on był nagrywany na pewnych emocjach, ale myślę, że też bez przesady, tak? To nie jest tak, że ja tam, nie wiem, kogoś specjalnie obrażałem czy coś takiego, czy jakoś, nie wiem, że on był jakiś taki mega emocjonalny, to bym też nie wiedział i starałem się też przedstawić różne strony. Natomiast wydaje mi się, że wokół niego narosło też trochę takich nieprawdziwych informacji, które chciałbym ewentualnie tutaj sprostować, pokazać, jak to wszystko wygląda. Bo o ile powiem wam, że przy samej sytuacji, kiedy zostałem wyrzucony z sojuszu właśnie tutaj przez automatika, to rzeczywiście byłem na niego zły i wiecie, no też mu to pisałem, nie, prostym tekstem, bo ja mówię, ja nie jestem taką osobą, która gdzieś tam, nie wiem, chowa w sobie jakieś urazy i tego nie mówi, tylko zwykle otwartym tekstem mówię, ale też jakoś się specjalnie nie obrażam, nie? To też wydaje mi się, że to jest taka zdrowa relacja, jeśli ktoś cię tam czymś zdenerwuje, to po prostu napisać, możemy to obgadać. Ale też, wiecie, z wieloma osobami tutaj miałem takie sytuacje, że ktoś coś tam napisał o mnie, co mi się nie spodobało, na chwilę byłem na kogoś zły i później normalnie rozmawialiśmy dalej i wydaje mi się, że to jest w miarę normalne. Także myśmy tutaj z automatykiem szczerze tak między nami sobie wyjaśnili tą sytuację. On ma swoje zdanie, ja mam swoje zdanie, pewnie też tutaj, tak jak mówiłem, jako konsekwencja, ja nie planuję tutaj już zostać na 7-1, nie chcę być w tym królestwie, ale też szczerze, no, wydaje mi się, że dużo rzeczy, które zostały powiedziane, jak zobaczyłem, jak niektórzy właśnie reagują, jakie teksty tam leciały w jego stronę, to szczerze aż mi się zrobiło przykro. I z tego powodu tak sobie pomyślałem, kurczę, może jednak ten odcinek to był błąd, ale wydaje mi się, że też nie do końca, tak? Że w sumie mogę mówić o tym, co mi tam na sercu leży, a to, że ktoś zareaguje na to zbyt agresywnie, no to już no, nie jest jakby, może nie moja sprawa, tak? Ale nie do końca uważam, że to jest moja wina. Ale szczerze powiem wam, że to mi dało dużo do myślenia. W ogóle jak tak sobie pomyślałem, nie? Że często teraz w internecie jest, że tam ktoś, wiecie, nagrywa film na kogoś i tak dalej. I później, no jednak widać, że w tym internecie to się niesie, tak? To później zostaje podchwytywane w bardzo różny sposób i powiem wam, że nie spodziewałem się tego, bo chyba nigdy nie było czegoś takiego w tym stylu do tej pory na moim kanale, więc już teraz będę to miał z tyłu z głowy, co może się stać, jeśli tam powiem może trochę słów za dużo. Także dla niektórych może się wydawać ten odcinek, gdzie ja tam na przykład bronię automatykę albo kogokolwiek z naszej drużyny. I może po części rzeczywiście tak będzie, ale wydaje mi się, że to po prostu dementi pewnych rzeczy, które po prostu są nieprawdą i wydaje mi się, że warto jest po prostu o tym powiedzieć. A te rzeczy, które mówiłem wcześniej, to też z większością nie wycofuję się z tego, tak? Ja i z większością dalej się zgadzam, także to nie jest tak, że wiecie, jakieś dementi. Ktoś podejrzewam, że nawet się znajdą osoby, które powiedzą, że wiecie, że to było tam, nie wiem, nagrywane pod publikę. Absolutnie nie dla wyświetleń. Szczerze nie spodziewałem się, że wiecie, że ta sytuacja w ogóle tak eksploduje. To, tak jak mówię, było dla mnie duże zaskoczenie. Myślałem, że to będzie, wiecie, takie, a tam ktoś to zobaczy, coś tam może skomentuje, ale tego, co się stało, to w życiu się nie spodziewałem. Różne memy i tak dalej, bo niektórzy to też w zabawny sposób podchwycili, to też było spoko. Nawet tam trochę widziałem, ja się też tymi rzeczami nie przejmuję i mam nadzieję, że auto się też jakoś tym specjalnie nie przejmuje, bo znaczy niektóre rzeczy tam były naprawdę takie niemiłe, ale jakieś takie śmieszne memy i tak dalej, to myślę, że to są w miarę spoko. Dobra, no to począwszy od pewnej rzeczy, która moim zdaniem jest rzeczywiście niesprawiedliwa, to pierwsza rzecz jest taka, że
Musicie wiedzieć, że to nie jest tak, że ja mam dramę po prostu z automatikiem i to wszystko się gdzieś tam rozgrywa na takiej płaszczyźnie ja i on, że on jest, nie wiem, przedstawicielem tych osób, które, nie wiem, zdradziły nasze królestwo, tak jakby on to wszystko wymyślił i te wyrzucenie mnie z sojuszu i tak dalej, i tak dalej. Nie do końca, znaczy nie do końca w ogóle to szczerze tak nie jest, bo musicie też wiedzieć o tym, że jak cała akcja się zaczęła i kiedy my zostaliśmy zaatakowani w Lost Kingdom przez naszych wrogów, to tą osobą, która gdzieś tam broniła terytorium i bardzo mi pomogła, to był właśnie automatyk, tak? I wiele osób, które później udało im się teleportować z tego Lost Kingdom, to udało im się teleportować z Lost Kingdom. Między innymi dlatego, że automatyk po prostu dołączył tam i budował flagi i gdzieś tam uważał na to. I wiecie, też był taką osobą wkurzoną, czy tam jak rozmawialiśmy na tym Lost Kingdom czacie i tak dalej, to nie było tak, że wiecie, że stwierdził, a dobra, nie, oni mają rację i teraz my tutaj zostajemy i walczymy z wami. Nie, tam nawet dosyć mocno się z nimi starł. I trzymaliśmy się normalnie razem, tak? To nie było tak, że jak później było z Bladem na przykład, tak? Że praktycznie Blad jak się obudził, to niemalże od razu gdzieś tam powiedzmy ugadał się z nimi, to w ogóle nie było tak. Więc myśmy tutaj na początku, Automatic z tego co pamiętam, też przez długi czas normalnie teleportował się z nami na 7-1. I długo tutaj był, wszystkimi swoimi kątami. Później rzeczywiście wszedł swoimi tam jedną farmą, zostawił tutaj na R5 i wrócił do Lost Kingdom, zresztą jak wiele innych osób, ale na początku przez długi czas to nie był na pewno jego plan. Więc z tego początku, co się wszystko stało, to ja byłem najbardziej wkurzony tak naprawdę na Blada, bo Blad, dogadał się z nimi, żeby nas nie atakowali. Ja wtedy byłem jak najbardziej za tym, tak? W momencie, kiedy oni zerowali nasze miasto, żeby na chwilę chociaż się z nimi ugadać, żeby nas nie zerowali. Tylko dla mnie to było na zasadzie takie, okej, ugadujemy się z nimi na chwilę, ale później, jak już wszyscy będą bezpieczni, teleportujemy się do 7-1 i razem myślimy, co trzeba zrobić. A Blad zrobił coś takiego, że okej, najpierw zrobił tak, że byliśmy wszyscy bezpieczni. A później od razu postawił markery, żeby dołączać do tych innych królestw i innych sojuszy. I tak naprawdę największy żal chyba w tym wszystkim to mam właśnie do niego, że tak postąpił. Wiecie, to było w zasadzie nie wiem ile, godzina, 15 minut, gdzie on, mało co to właśnie jakby nie ja i automatyk to na pewno by był wyzerowany Blad. On od razu postawił markery, jako wtedy, wydaje mi się, jeden z liderów. On nie miał R5, bo miał R5 Max. Ale postawił te nam markery w Lost Kingdom, dołączajcie do innych. I to w sumie też było takie, wiecie, dla wszystkich innych naszych graczy takie dezorientujące, że to nagle osoba, wiecie, nie nawet byle jaki oficer, ale taki dosyć wysoko postawiony, u nas w ogóle wpisany w PH, chyba nadal jako król. Nie, już chyba automatyk go stamtąd wyrzucił. Tak czy inaczej, był wpisany jako jakby nasz główny król i on postawił te markery, tak? Także do niego miałem wielki żal. Tą całą sytuację. I było wielu graczy, którzy od razu po prostu dołączali do tych sojuszów i automatyka w tych graczach. Z tego co ja pamiętam, jestem przekonany, że go w tej grupie nie było. Więc myśmy się tutaj trzymali, myśleliśmy o tym, jak zrobić kontrę, czekaliśmy na Maxa i tutaj się wiele złych rzeczy rzeczywiście nałożyło. Po pierwsze, Max nie wracał, po drugie, ja byłem zajęty, więc nie chciało mi się organizować. Po trzecie, powiem wam, że to organizowanie jakiejś takiej większej akcji, w tym Lost Kingdom, było o tyle trudne, że jakby to powiedzieć, trzeba by nie tylko napisać na naszym Discordzie czy gdzieś tam Ali czacie, co planujemy zrobić, bo ja planowałem tutaj odbudować te nasze terytorium i jakoś z niego zaatakować albo dołączyć do kogoś innego i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, trzeba by było właśnie rozdzielić, kto jest z nami, kto nie jest z nami, kto później, wiecie, jak ja bym napisał na Discordzie, że robimy to i to, to podejrzewam, że znalazłby się ktoś taki, ja uprzejmie donoszę, że oni planują to i tamto, bo szczerze już wtedy nie ufałem praktycznie nikomu od nas z drużyny, więc pod tym względem, tak jak mówię, uważam, że to było słabe. Także tutaj był taki totalny marazm i w tym marazmie dużo osób dołączyło do tych innych sojuszy. I znowu, niektórzy po prostu z czasem, i to były bardzo różne osoby. Wiem, że Remus do nich dołączył, mimo że też za nimi nie przepadał, i finalnie oni go wyrzucili. Wiem, że Madara, do którego, jak mówię, nawet na poprzednim filmie nic nie mam, on też tam dołączył i też z tego co wiem, walczył z nimi.
bo on te killpointy nawet też ma całkiem niezłe. Mimo, że Madara też bardzo był aktywny, w sensie cały czas się nas pytał, czy robimy jakąś akcję, czy robimy rewanż i tak dalej. No i po prostu nic się nie stało i gdzieś tam finalnie dołączył do nich. Także pod tym względem do tych osób, które dołączyły dużo później do tego Lost Kingdom, trochę mam żal, ale w sumie jakiś taki nie bardzo wielki. Także do Automatika pod tym względem też nie, ale nie chciałbym, żeby to było właśnie tak rozpatrywane, bo teraz widziałem dużo jakichś tam memów, komentarzy i tak dalej, jakby to była główna osoba, która, nie wiem, zaprojektowała cały ten plan, dołączamy do innych królestw i zdobywamy nagrody, bo to po prostu tak nie było. To było takie bardziej wynikiem braku leadershipu u nas, braku ruchów w drugą stronę, które były. Także tutaj dla mnie to takie dementi jest jednak ważne. No i później co? Później oni sobie tam wszyscy żyli spokojnie. Ej, i wiecie, już mieli pewnie takie. A już było dobrze, kurwa, już było dobrze! Aż tu nagle Snowhawk gdzieś tam ich zaatakował, bo chciałem pokazać, że to jednak cały czas nie jest w porządku. I wszystko to, co mówiłem w tym poprzednim filmiku, to podtrzymuję. Tutaj się nie będę jakby cofał do tego i mówił wszystko dlaczego, co i jak, bo o tym myślę już bardzo dużo zostało powiedziane. Ale wydaje mi się, że jeszcze później odnośnie tej decyzji, tak, że ja zostałem wyrzucony, w sumie powiem wam, że jak sobie tak przemyślałem całą tą sytuację, to wydaje mi się, że można było to tak rozegrać lepiej. W sensie, że niekiedy naprawdę słowa mają znaczenie i niekiedy nie to, co zrobisz, a jak to zrobisz, ma znaczenie. Bo wydaje mi się, że tutaj, gdyby inaczej mi przedstawiono tą sytuację, to może ja bym się inaczej zachował, bo ja też miałem, wiecie, nie, że ktoś tam do mnie nagle pisze takimi tekstami i ja tak miałem. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. To mi się już nie podoba. Więc chodzi mi o to, że tutaj była kwestia taka, okej, okay, ja ich zaatakowałem na ruinach i wydaje mi się, że gdyby mi przedstawiono sytuację na zasadzie, no w sumie tam spoko, że ich zaatakowałeś, tam rozumiemy cię, bo to są rzeczywiście po prostu to, co oni zrobili, to jest masakra, ale teraz wygląda tak sytuacja, że oni mogą wyzerować naszych graczy, albo tam, nie wiem, sugerują, że wyzerują naszych graczy, czy chociażby te nagrody i gdyby mnie ktoś zapytał, wiesz co, czy nie będziesz miał problemu z tego, tym bardziej, że rozmawialiśmy wcześniej z automatykiem jakieś 20 minut wcześniej, nie? Gdyby mi napisał, wiesz co, możemy zrobić tak, że ty wyjdziesz teraz z sojuszu, tak żebyśmy mogli odebrać nagrody, to podejrzewam wam, że całkiem możliwe, że ja bym tam olał sprawę, bym po prostu wyszedł z sojuszu, bym powiedział, dobra, tam weźcie sobie te nagrody, bo jest okej, okay, tak? Więc można było to chociażby rozwiązać w ten sposób i możliwe, że tak by się to rozwiązało, albo właśnie na takiej zasadzie, wiesz, nie, kurczę, oni są porąbani i po prostu teraz nam grożą, że nas wyzerują i nie chcemy tego, więc może by tak zrobić, a nie z pozycji takiej, zostałeś wyrzucony, bo my możemy nie dostać przez ciebie nagród i tak dalej. Powiem wam, że niekiedy właśnie sposób, jak coś się robi, ma znaczenie i dla mnie to miało znaczenie i wiecie, że finalnie te konsekwencje i tak dalej, wszystko to, co mówiłem, to ze mną zostaje, także ale wydaje mi się, że nawet w całej tej sytuacji mogło prawie, że wszystko tak samo przebiec i byłoby okej. Okay. Chociaż tutaj z jednej strony powiem wam, że tak, bo z tego co wiem, będą próbowali tutaj gdzieś tam robić coś jednak na tym 7.1 i super. Powiem wam, że to mnie też cieszy, bo jednak gdzieś tam cały czas jestem, nie wiem, będę miał sentyment do 7.1. Byłoby mi na pewno bardzo przykro, gdyby tutaj nikt nie został i te królestwo zostało przejęte przez jakichś graczy, których totalnie nie znam i nie mógłbym jakby zobaczyć, co tu się dzieje. Więc z mojej perspektywy byłoby 100 razy lepiej, gdyby właśnie na przykład Automatikowi albo kto komukolwiek innemu, może nie Bladowi, bo to jednak do niego mam duży żal, ale dobra, myślę, że nawet z nim by było lepiej, żeby odbudowali to królestwo. Na takiej zasadzie, że wiecie, że mógłbym tutaj sobie poobserwować dalej, znałbym tutaj jakichś ludzi, którzy są i ten sentyment by mi jakiś został. Dużo bardziej wolałbym tak niż jakieś zupełnie inne osoby, które tu są. I wydaje mi się, że pod pewnymi względami to jest fajnie, że wiecie, że Automatik podjął decyzję jednak taką, wiecie, nie taką jak ja. Że jednak fajnie, że umie podjąć autonomiczną decyzję, że wiecie, nie jest tak, że o, dobra, nie. Gdzieś tam, wiadomo, ja też mu trochę pomagałem przy tej grze i tak dalej na początku, ale wydaje mi się, że spokojnie, że to jest fajne, że tak pokazuje, że okej, okay, ja tutaj też
podejmuje swoje decyzje. Myślę, że nie każdy miałby odwagę często w ten sposób postąpić i pójść po prostu za jakąś decyzją. Nie mówię, że ta decyzja była dobra, tylko chodzi mi o to, że samo to, że ja tak myślę i ja po prostu będę robił po swojemu, to jest bardzo cenne, szczególnie gdzieś tam, jeżeli się chce być liderem na przyszłość. Tutaj też wiele osób mówi, że nie, że się nie nadaje. Ja wiem, że automatyk ogólnie jest młodą osobą, więc tutaj na pewno to są różne plusy i minusy. Ale na przykład w porównaniu do tych gości, których myśmy mieli w KVK, to myślę, że automatyk jest naprawdę 1000 razy lepszy od nich, od tych wszystkich, wiecie, Bugatti i tak dalej. To naprawdę często się tak mówi, że właśnie ktoś jest, wiecie, młody, to się nie nadaje na lidera i tak dalej, ale myślę, że przy tym wszystkim jeszcze automatyk jest naprawdę całkiem spoko. Także myślę, choć tutaj bardzo szanuję tą decyzję, że podjął ją sam i że się po prostu trzymał tej decyzji. Także to jest spoko, naprawdę. Nawet czasem, jeśli to jest zła decyzja, to warto to wziąć na klatę, jeżeli to jest po prostu fajnie być w zgodzie gdzieś tam z samym sobą. Także myślę, że tak między nami wszystko, co mieliśmy sobie do powiedzenia, to żeśmy sobie powiedzieli. Myślę, że ani jeden, ani drugi, jeden drugiego jakby nie przekona w tym, co się stało, ale to nie jest tak, że ja się, nie wiem, obrażam i że teraz w ogóle nie będziemy ze sobą rozmawiać i tak dalej, że kosa na koniec dla mnie. Sprawa jest załatwiona, konsekwencje są takie, jakie są. Ja tam 7-1 opuszczam. Będziemy w sumie gdzieś tam razem pewnie oboje kontynuować po prostu tą przygodę i mieć ze sobą kontakt, ale już po prostu innymi drogami, tak? I szczerze to, tak jak powiedziałem, to nie jest taka kosa, którą ja mam akurat z jedną osobą na królestwie o jedną sytuację, bo zostałem, wiecie, na parę godzin wyrzucony z sojuszu. No szczerze, to też jednak przyłóżmy sytuację, tak? Bo to nie było tak. Ja tam oczywiście grałem, że wiecie, no nie podobały mi się teksty od gdzieś tam jakieś, że mógłbym być wyzerowany i tak dalej, ale finalnie to nie jest tak, że ktoś mnie wyzerował albo nie wiem, zaczął zerować moje farmy czy cokolwiek. Po prostu sobie na drugi dzień wróciłem do tego sojuszu i teraz, jak widzicie, w nim jestem i nikt mi tutaj nie grozi ani nie szykanuje mojego konta i mnie personalnie, także pod tym względem dla mnie jest spoko. Zdarzają się o wiele, wiele gorsze rzeczy. Dla mnie cała ta sytuacja, tak jak mówię, to nie było tylko to jedno zajście, które gdyby się wydarzyło w innych okolicznościach, to pewnie bym tam machnął ręką i nawet byście nie wiedzieli o tym, bo żadnego odcinka bym o tym nie nagrał. Tylko to trochę była taka kropla, która przelała już po prostu tą czarę goryczy. W sensie cała ta sytuacja mi się nie podobała od samego początku, tak? Jeszcze gdzieś tam, jak to się zaczęło, sugerowanie, że to gdzieś tam, nie wiem, była moja wina, bo się po prostu miałem czelność odezwać i bronić nasze królestwo i powiedzieć, że ktoś po prostu kłamie na nasz temat, to już mi się nie podobało na samym początku tej akcji. Później to przejście takie w ogóle bezrefleksyjne niektórych, tak, że o dobra, spoko, oni w sumie zostają w Lost Kingdom, wyzerowali naszych graczy. Niektórzy naprawdę, niektórym to zajęło, kalkulowanie zajęło im 5 minut i przeszli na stronę wroga. Później z czasem niektórym to zajęło trochę dłużej, też przeszli. Ja też się nie chcę wybielać, bo ja tam też przeszedłem, żeby zdobyć te punkty honoru. Chyba o tym nawet mówiłem, tak, i są moje odcinki, gdzie jestem w sojuszach tych innych. Ja z nimi nigdy nie walczyłem, ale rzeczywiście tam na ołtarz i tak dalej, bo zależało mi na tych tam skrzynkach na następne KVK. Także ja tutaj też nie jestem jakby super przeźroczysty w ogóle w całej tej sytuacji i nie o to chodzi. Z tym, że właśnie wcześniej tego samego dnia też wam o tym mówiłem, była już gadka o tym, że Vlad ma tutaj wrócić do leadershipu, trochę tak jakby nigdy nic, gdzie naprawdę miałem mu za złe za to, że wiecie, że te markery i tak dalej, to wszystko i od razu przechodzimy gdzieś indziej, co my się tam będziemy przejmować. I w ogóle cała retoryka w officer czacie i tak dalej była taka, że no teraz musimy, jesteśmy mniejszym królestwem, no to musimy się dostosować i tak dalej, tak jakby to było okej, że będziemy teraz sobie pozwalali, nie wiem, żeby ktoś cokolwiek tam o nas mówił, nawet jeśli to jest nieprawda. Ja uważam, że nawet jak jesteś mniejszym królestwem, to wcale nie musi tak być. I naprawdę można się dogadać, tym bardziej, że po tych statystykach, które wam pokazywałem, myśmy nie byli najsłabszym królestwem tutaj w naszym obozie i to było wszystko po prostu totalnie rozdmuchane i totalnie moim zdaniem nie fair i to mi się też nie podobało, że tak to wygląda. Także jakby nie było, była to jakaś taka seria zdarzeń, która doprowadziła mnie do tego ostatniego odcinka i do wszystkiego, co się tam stało.
Ale z pozytywnych. A, jeszcze chciałem powiedzieć, że naprawdę, tak, już mówiłem, pisałem mu to, ale też oficjalnie przepraszam Automatica za te wszystkie teksty, które się u mnie na kanale gdzieś tam pojawiły, czy w ogóle w przestrzeni Rise of Kingdoms, bo uważam, tak jak mówię, niektóre rzeczy, te, które są śmieszne, to spoko, nie? To fajnie. Jeżeli było jakiś tam komentarz na temat tej sytuacji w miarę normalnie napisany, to jest wszystko spoko. Natomiast przed takim, wiecie, taką hate speech, to jednak bym przestrzegał. Nie warto, naprawdę, nie warto takich rzeczy robić. Uważam, że to jest nie fair. Często też te komentarze, tak jak mówię, są nieadekwatne do tego, co się wydarzyło. No ale w ogóle, wiecie, jakieś takie wyzywanie i tak dalej, to nie, nie, to nie jest tak, że w ogóle warto coś takiego robić. Tak jak mówię, ja tutaj absolutnie ani nie będę hejtował, tylko normalnie mogę z automatykiem rozmawiać. Myślę, że jest w miarę okej teraz. Kto miał jakieś żale, to powiedział. I w ogóle tak może taka głupia rada życiowa, ale tak bym właśnie, warto niekiedy powiedzieć, ale w spokojnych słowach, co wam na sercu leży. Ale nie też nie obrażać się, ani nie obrażać kogoś i może rzeczywiście później normalnie starać się rozmawiać. Po prostu wiedząc, że okej, ja mam do ciebie taki problem. Byłoby niesamowicie dziwne, gdybym, wiecie, gdybym ja zapomniał o wszystkim, czym na przykład Automatic mi pomógł, tak? Bo pomógł mi bardzo dużo gdzieś tam na kanale, pomagał mi tutaj w królestwie, bardzo często mnie wspierał i wydaje mi się, że to też by było mega nie fair, że wiecie, że tam jedna jakaś, dwie sytuacje, decyzja powoduje, że ja się do kogoś nagle nie odzywam. Więc jeżeli oczekujecie ode mnie takiej postawy, że teraz o kosa i w ogóle nara i będę teraz kogoś albo hejtował, albo się nie będę odzywał do kogoś, no to ja tak robić nie będę, bo ja po prostu takim człowiekiem jestem. Ja w ogóle ciężko mi wyobrazić sobie jedną osobę, z którą mam jakąś taką, wiecie, mega kosę. Że się do tej osoby nie odzywam, czy coś w tym stylu, czy tam w pracy, czy coś takiego, mimo że różne były sytuacje w moim życiu, ale cóż, uważam, że po prostu nie warto, bo to jest jakby toksyczne dla mnie, tak? Ja nie chcę być, ja nie chcę jakiejś toksyny mieć wokół siebie, że jakieś nienawiści do kogoś, czy coś takiego i taka moja może lekka rada, bo wydaje mi się, że niektórzy tutaj ze względu na to, że wiecie, na auto się w ogóle wylała fala hejtu często zupełnie bez sensu, więc niektórzy chyba tylko na to czekali, żeby mu tam gdzieś móc znowu pojechać, a wydaje mi się, że to też nie jest fajne. Ale z takich pozytywnych sytuacji, albo nawet mega, mega pozytywnych, to jest to, że wrócił Max, wyobraźcie sobie, Max wrócił do gry, więc tutaj jestem mega szczęśliwy, bo ta nasza migracja dzięki temu nabrała super kolorów. To znaczy, w sensie takim, że z Eli już migrowanie wydawało mi się spoko. Eli w ogóle opuściła PH po tej całej sytuacji, ale mam nadzieję, że wróci, bo wiecie, tam może sobie jeszcze jakąś arkę zagramy czy coś takiego. Ale Max wrócił. Wczoraj przegadaliśmy dosyć dużo wieczorem, także fajnie, bo będziemy sobie organizować tą migrację też z Maxem. No i naprawdę dla mnie to jest mega pozytyw taki, że gdzieś tam sobie to będziemy ogarniać razem i że najprawdopodobniej kiedy migrujemy, na razie mamy taką trójkę migrujących, ale może będzie tych osób trochę więcej, także na pewno migruje właśnie z nami Max, Elinora, na pewno odchodzę ja, no i szukamy królestwa, tylko od razu znowu wielkie dzięki za to, że piszecie do mnie, co tam, na jakie królestwa i tak dalej, ale od razu mówię, my nie będziemy skakać przez dłuższy czas, bo musimy poczekać, teraz KVK się skończy. Nie jesteśmy gotowi na to, żeby skakać dzisiaj, bo najlepiej by było dzisiaj, kiedy wiecie, jeszcze można zrobić pełne szpitale, nie wróciły jednostki zabite i tak dalej, ale po prostu nie jesteśmy gotowi, nie mamy królestwa, na które chcielibyśmy wszyscy migrować, nie chcemy tego robić na łapu capu, więc poczekamy na pewno do następnego KVK, żeby ewentualnie ten skok wykonać, poszukamy sobie na spokojnie królestwa, tak jak mówię, teraz też jest sezon wakacyjny, w którym nie będziemy jakoś przesadnie aktywni, więc tutaj nam się jakoś specjalnie nie śpieszy, ale mam nadzieję, że znajdziemy sobie coś fajnego i później już sobie migrujemy. A co ja będę robił? Ja będę dalej tam, wiecie, upgrade'ował moje farmy, jakoś zużyję te wszystkie surowce, które mam. Myślę, że tutaj nie będę miał z tym większych problemów. I cóż, no i później po prostu gdzieś sobie przejdę. Ja wiem, że dla was może to być takie, że jo, kurczę, musisz, wiecie, często tak mamy, że jak tam właśnie migrujemy, to musi to się stać w tygodniu albo przez 2 tygodnie i absolutnie tak, no wiecie, znowu pokazuję tą jedną rzecz, 2061 dni gry, naprawdę mi się w Rise of Kingdoms nigdzie nie śpieszy i my tak trochę jak na zabraniu entów, nie wiem czy kojarzycie Władcę Pierścieni książki, jak tam entowie się zbierali i
Myśleli o tym, czy oni tego Sarumana tam mają zaatakować, czy nie, i ta rozmowa trwała i trwała i trwała, i hobbici nie umieli tego zrozumieć, jak to może tak trwać, przecież powinni atakować od razu. No i my trochę się tak zachowujemy właśnie jak te enty, że bardzo powoli rozkminiamy co i jak, ale mam nadzieję, że przynajmniej efekty tego będą dobre. Okej, okay, no to cóż, chyba tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że to, co miałem sprostować, to sprostowałem i szczerze nie planuję, żeby więcej na ten temat w ogóle cokolwiek tworzyć. Mam nadzieję, że temat jest zamknięty. Jedziemy dalej do przodu. Także na pewno będę pisał tutaj, co z migracją będziemy oglądać. No i po prostu kanał po prostu jedzie dalej do przodu. I moje konto też, także nie martwcie się o mnie. Wszystko jest ok. No i cóż, lecimy do przodu. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.